Niedziela, 3 września. Trzeci dzień wojny, niezmiernie ważny w jej historii. Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Rozmowy w wielkim napięciu dramatycznym toczyły się między Hitlerem a ambasadorem brytyjskim Hendersonem od wielu dni. Hitler czekał na przysłanie wysłanników polskich, ale doczekać się nie mógł. Punkty propozycji, które zostały odczytane przez Ribbentropa Hendersonowi, wychodzą daleko poza pierwotne propozycje oddania Gdańska i budowy autostrady i obejmują Pomorze, na którym ma się odbyć plebiscyt. Jasne jest z tego, że kanclerz niemiecki dążył do wojny, łudząc się prawdopodobnie, że Anglia i Francja ze względu na swoją niegotowość zostaną jeszcze jakiś czas na boku. A jeżeli wystąpią, to Niemcy jeszcze w tym roku mają przewagę. Przez te 2 dni ubiegłe musiałem nieustannie uspokajać ludzi, którzy histeryzowali po prostu. Dlaczego Anglia i Francja jeszcze nie występują? Wszystko się musi odegrać w swoim czasie, powtarzałem. Nie należy zapominać, że czas jest głównym elementem wszelkich zdarzeń. No i dzisiaj nareszcie radio w godzinach południowych podało oświadczenie Chamberlaina, komunikujące stan wojny między Wielką Brytanią a Niemcami. W godzinę później ta sama wiadomość przyszła z Paryża. Przed ambasadą brytyjską na Nowym Świecie odbyły się olbrzymie manifestacje, na których obecny był Beck. Później manifestowano na Placu Marszałka i przed MSZ-em, skąd Beck krótko i bardzo dobrze przemówił. Poza tym następna wiadomość niemiecka, ważna, o ogłoszeniu neutralności przez Włochy. Nie było to dla mnie żadną niespodzianką, ale lepsza jest pewność niż najsłuszniejsze przewidywania. Mussolini będzie starał się wygrać tę wojnę dla siebie, wyciągając z niej maksimum korzyści dla Włoch i oczywiście dalej szantażując Anglię i Francję swą niepewną postawą. Ogłoszony został dzisiaj rozkaz Śmigłego do wojska. Rozkaz spokojny i dobry, mówiący na końcu o ostatecznym zwycięstwie. Przemówienie natomiast Sławoja w Sejmie mówiło o bezpośrednim zwycięstwie, gdy tymczasem rzeczywistość jest daleka na razie od tego słowa.
Wieczorem zdrętwiałem, gdy usłyszałem przez radio wiadomość o zajęciu Chabówki, Nowego Targu i Suchej oraz dalszym szybkim marszu kolumn, które się przedarły ze Słowacji w kierunku na Kraków. Po prostu pomieścić mi się nie może w głowie. Jak można było puścić przez Tatry dywizje niemieckie? Przecież tam jest kilka tylko przejść, ciasnych defile, które niezmiernie łatwo było zamknąć, zatarasować ogniem ze starych wybrakowanych dział, zrobić sommosierę, zupełnie nie do przebycia. Kto tam puścił? Kto tak strasznie naraził dywizje walczące o Śląsk na Śląsku? Katowice już padły, ale teraz dywizje śląskie mają z lewego skrzydła walczącego na Kraków przeciwnika. Chwilami rozpacz mnie ogarniała. W dodatku, gdy usłyszałem drugą wiadomość, po prostu makabryczną. Oto komunikat podaje, że na północy, na skutek silnego naporu, oddziały nasze się cofają. Przy czym cała ludność wraz z dobytkiem z miasteczek takich jak Mława, Nasielsk, została ewakuowana. Jakże to? Więc jak zające wszystko ucieka przed Niemcami? A gdzież te zapowiedzi, że twierdzą nam będzie każdy próg? Wojsko niech się cofa, skoro tego położenie wojenne wymaga. Ale dlaczego ucieka ludność cywilna z kobietami, dziećmi, dobytkiem, końmi i bydłem? Co się wobec tego będzie działo na naszych drogach, które zatarasują uciekinierzy? Nade wszystko jednak to obrzydliwe uczucie ucieczki, strachu, które się przecież tak łatwo w jakąś panikę może przeistoczyć. Kto wydał do jasnej cholery ten bezmyślny, bezduszny, tchórzliwy rozkaz ewakuacji ludności cywilnej? Chodziłem jak błędny po pokoju, a tymczasem radio niemieckie podawało coraz gorsze wiadomości o posuwaniu się ich dywizji na całym południowym i środkowym froncie. Coś jest niedobrze, czego nie mogę na razie zrozumieć, boć przecie nie mam żadnych elementów poza radiem i prasą. Nie będę przecież gonił do naczelnego dowództwa i pytał się o nowinki, boć co innego mają na głowie niż rozmówki ze mną. Jędrek i Kadeniaki wreszcie się uspokoili. Sformowano na Rakowieckiej 11 baterii przeciwlotniczych, po 100 ludzi każda, i wysyłają ich na prawy brzeg Wisły. Tam mają dostać działa przeciwlotnicze i wejść wreszcie do akcji. Rano o 8 pojechałem do Wilanowa, do przeglądu wojskowego z Oplem. Zaświadczenie wydane przez pułkownika Minicha, że wóz został mi przydzielony jako wóz służbowy, załatwiło sprawę w ciągu minuty. Wracałem szybko pustą szosą wilanowską i na Belwederskiej zatrzymałem się przy tanku, by nabrać benzyny. Dzień był jak co dnia upalny, niebo bez chmurki. Cisza była zupełna. Naraz usłyszałem trajkotanie karabinu maszynowego w stronie Okęcia. Spojrzałem tam i w tej chwili nasz balon zaporowy stanął w płomieniach. Widać było, że zaskoczenie jest zupełne. Dwie maszyny niemieckie szły bardzo wysoko. Naraz się zniżyły i zapaliły bomby. Chodziły potem jeszcze długo nad Warszawą, bombardując składy gdzieś nad powozkami.